Praktycznie każda książka poświęcona rozwojowi duchowemu czy osobistemu dużo uwagi poświęca świadomości. Świadomość, inaczej obecność, to nieprzerwana uważność w każdej chwili życia. Kiedy w czasie wykonywania jakichkolwiek czynności nie ma miejsca błądzenie myślami, a uwaga nakierowana jest na to, co wykonujemy w danej chwili, to mówimy o uważności albo o obecności. Możemy uruchamiać nasz zamiar ile chcemy, możemy slajdować, pracować z energią, uprawiać wizualizację, ale jeśli przy tym nasze zachowanie pozostanie takie jak dotychczas, a konkretnie nadal będziemy narzekać na rząd, zwierzchników, podwładnych, obrażać się na dzieci, rodziców, niepokoić się o przyszłość, żałować przeszłości, to nie ma mowy o jakimkolwiek przejściu na nową linię życia i można o tym po prostu zapomnieć. Celem ćwiczenia uważności, świadomości, obecności jest przeniesienie uwagi z myśli o tym, co się dzieje wokół nas, na same zdarzenia w chwili, tu i teraz. Jak powiedział pewien specjalista od Zen o swoim ćwiczeniu, kiedy jem, to jem. Kiedy niosę wodę, niosę wodę. Można powiedzieć, że to kluczowy moment, który sprzyja poprawie jakości naszego życia we wszystkich dziedzinach. Kabała głosi, że wszystko zaczyna się od świadomości. Kiedy poruszasz ręką, dzieje się tak dlatego, że najpierw pojawiła się myśl, pragnienie i zamiar, by tak postąpić. Kiedy tylko uświadomisz sobie to, zrozumiesz, że zmieniając swoją świadomość, rzeczywiście możesz zmienić swoje życie i w rezultacie świat. Proponuję, żebyśmy zajęli się w nadchodzącym tygodniu głównie naszą świadomością. Chodzi o to, żeby wypuścić, zostawić postronne myśli, oddać się w pełni tym czynnościom, które w danym momencie wykonujemy. Chodzi o to, żeby poczuć, jak dzięki tym zwykłym działaniom stajemy się spokojniejsi, a równocześnie wypełniamy się energią. Od jutra rana będziemy poświęcać na tę praktykę 20-30 minut dziennie. No, oczywiście to będą codziennie troszkę inne ćwiczenia. Będziemy się naprawdę poruszać do przodu, bo to maraton, a nie ćwiczenia na steperze. Więc nie może to być ciągle to samo i ciągle nakierowane na to samo. Spokojnie. Pamiętajcie też rano o amalgamacie. Chcę, żebyście dokładnie zrozumieli, czym jest uważność, świadomość, obecność i dlatego proponuję wspólne obejrzenie fragmentu filmu, który już kiedyś zamieszczałem, ale teraz jest tak zmontowany, żeby posłużył nam jako część maratonu. Uważność, z angielska mindfulness, czyli tak naprawdę przebywanie tu i teraz. Tu i teraz, to znaczy gdzie i kiedy tak naprawdę, powiedzmy sobie. Co to znaczy, jestem uważny? Co to znaczy, że kieruję gdzieś uważność? W transurfingu od lat mówi się o tym, że takim towarem deficytowym, najważniejszym jest nasza energia. Każdy chce naszej energii.
To fakt, ale powiedzenie, ktoś chce twojej energii, dajesz komuś energię, bierzesz energię, zarządzasz energią, to tak brzmi dość niejasno, szczególnie dla osób początkujących, które z energiami mają mało wspólnego, to znaczy z praktyką, zarządzaniem energetyką. O co tutaj chodzi z tą energią i z tą uważnością? Otóż zobaczcie, co się dzieje. Wszyscy znamy pojęcie, że energia podąża za uwagą. Czyli tam, gdzie jest twoja uwaga, tam, w to miejsce, w które kierujesz swoją uważność, tam płynie energia, w tym kierunku. Czyli tak, energia jest towarem deficytowym, jest tym towarem, o który każdy się stara. Każdy tego chce od ciebie. Ale z drugiej strony przechwycenie energii następuje przez zaangażowanie twojej uważności. Co z tego wynika? Masz coś zaplanowane, chcesz coś zrobić i nagle okazuje się, że połowy z tych rzeczy, które chciałeś zrobić w dniu dzisiejszym, nie udało się wykonać. Nie wiadomo dlaczego, gdzieś ten czas przez palce sobie przecieka. Okazuje się, że tak się dzieje w wielu wypadkach, wielu ludzi tak ma i nie wiadomo dlaczego. A pod koniec dnia są wyczerpani energetycznie, jakby przeładowali, rozładowali wagon węgla. Każde wahadło chce przechwycić twoją energię. Energia podąża za uwagą, więc wystarczy przechwycić twoją uważność. I już mam podłączoną rurkę z kranikiem i zabieram ci energię. Jakie to wahadła? Wahadło Facebooka, wahadło telewizji, wahadło religii, polityki, sportu, wszystkiego. To nie są złe wahadła, bo wahadła nie są ani dobre, ani złe. Ale jeżeli masz zaplanowane coś do zrobienia, a siedzisz 2 godziny na Facebooku, bo usłyszałeś dzyn, dzyn, ktoś skomentował twój komentarz. No to siadamy i czytamy. Teraz będziemy odpisywać. Chcesz już wrócić do swoich zajęć, a to jest dzyn, dzyn, jest polemika. I się okazuje, że potem na zegarek 2 godziny przed Facebookiem spędziłeś i z tego nic nie wyniknęło, bo to po prostu straciłeś czas. Albo masz cel jakiś do osiągnięcia i jakoś gdzieś o tym celu przez cały dzień w ogóle nie pomyślałeś. Ja myślałeś o wszystkim, co jest możliwe. No, wahadła w ten sposób przechwytują twoją uważność, a wraz z uważnością energię. Dobra, zasygnalizowałem problem. Zobaczcie, czy tak rzeczywiście jest. Zróbcie sobie proste ćwiczenie. Proponuję, żebyście, jeżeli macie gdzieś na podorędziu kartkę i długopis albo coś do pisania, weźcie sobie, bardzo proszę. I ja podam wam zdanie, a wy sobie tylko zapiszcie dokończenie tego zdania. Czyli na przykład, mam dzisiaj jeszcze do zrobienia. Od rana chcę zdążyć zrobić. I teraz dokończ to zdanie. Co zrobić? Kolejne zdanie. Po co tak go, ją potraktowałam? I przypomnij sobie jakąś sytuację konfliktową, nieprzyjemną, w której nie jesteś z siebie zadowolona albo zadowolony. Po co go tak potraktowałem? I krótko tę sytuację sobie wpisz na tej karteczce. No właśnie, powiadomienia. Wyciszamy. Kolejne zdanie. W tym roku pojadę na urlop i dokończ, dokąd chcesz pojechać na urlop. A
teraz przypomnij sobie jakąś zwykłą sytuację, która cię niedawno wyprowadziła z równowagi i opisz ją krótko na karteczce. Następne. Potrzebuję samodyscypliny w na przykład diecie, w regularnej gimnastyce. Jakie tam postanowienia były? I dokończ. Muszę regularnie ćwiczyć. Chcę zacząć nową dietę. Jaką? Co ćwiczyć? Obietnice, których jeszcze nie spełniłeś, nie spełniłaś. Następny punkt. Moje życie to w połowie pusta szklanka, albo moje życie to w połowie pełna szklanka. I zastanów się i wpisz to, co bardziej do ciebie pasuje. Moje życie to w połowie pełna, albo moje życie to w połowie pusta szklanka. Punkt siódmy. Niepokoi mnie w moim życiu to, że... I napisz, co cię niepokoi w twoim życiu. Ogólnie na to ćwiczenie zazwyczaj na warsztatach mamy 5 minut. Teraz wróćcie do tego, przeczytajcie sobie to, co napisaliście i zastanówcie się, co czujecie, jakie emocje wam teraz towarzyszą, jak to czytacie. Napiszcie mi, jakie emocje wam towarzyszą teraz, kiedy czytacie te dokończenia tych zdań. A wiecie, po co to zrobiliśmy? Zobaczcie, że w ciągu 5 minut udało mi się rozrzucić waszą uważność w 7 różnych kątów świata. Wasza uważność została przechwycona i różne rzeczy, które przychodzą do głowy, pochłonęły teraz waszą energię. Czy podczas pisania tych słów, dokończania tych zdań, pamiętaliście o swoim celu? Czy pamiętaliście, jaki macie cel, jaki cel chcecie osiągnąć? Ten, który sobie slajdujecie? Raczej nie, prawda? A teraz zobaczcie jeszcze raz. Wróćcie do swojego celu. Uruchomcie swój slajd docelowy. Pomyślcie o swoim celu, czyli o tym fajnym życiu, które będziecie mieć po osiągnięciu swojego celu, po sięgnięciu po niego. I jeszcze raz spójrzcie na to, co napisaliście. O tym, co trzeba jeszcze zrobić. O tym, że kogoś źle potraktowaliście. O tym, że trzeba coś zaplanować na urlop. O tym, że daliście wyprowadzić się z równowagi. O tym, że potrzebujecie samodyscypliny. Czy życie jest w połowie pustą, czy pełną szklanką. Co was niepokoi. I to wszystko, a w tle macie sobie swój cel. Jak teraz wygląda to wszystko, te wszystkie zagadnienia, kiedy macie ustawioną uważność na cel? Zauważacie, jak całkiem inne uczucia się pojawiają? Jak te rzeczy schodzą na dalszy plan? Widzicie, że wszystko, a przynajmniej bardzo wiele, zależy od uważności, od tego, gdzie i na co kierujecie swoją uwagę. Więc jak będziemy trenować sobie uważność? Po pierwsze, chcemy mieć świadomość, co mamy dzisiaj do zrobienia. Czyli ustalam sobie, co mam do zrobienia. Mam plan na dzisiaj. No i teraz ktoś powie, zaraz, ale przecież w ten surfingu mamy nie pisać scenariusza. Mamy nie pisać scenariusza osiągnięcia naszego celu. Czyli mamy
nie ustalać jakimiś środkami, sposobami, za co, jak, kiedy, w jaki sposób osiągnę mój cel. Ale żeby normalne życie prowadzić, to dzień trzeba by sobie zaplanować, co mam zrobić. No to bez przesady, że mam zrobić pranie, zmywanie, wstawić suszarkę, napisać coś, pójść do pracy, tak? Planujemy sobie dzień, wiem, co mam zrobić i teraz znowu przychodzi nam z pomocą i z ratunkiem technika współczesna. Pamiętacie, wczoraj mówiłem o tym, że warto sobie w smartfonie ustawić takie powiadomienia i zadawać sobie, jest powiadomienie, jest dzyn-dzyn i a co ja teraz czuję? O, ja mam takie powiadomienie, może to będzie, da się usłyszeć. Co ja teraz czuję? Zgodnie z tym, co wczoraj powiedzieliśmy, co ja teraz czuję? W związku z czymś, albo co ja teraz czuję po prostu. I tak na przykład przez tydzień. A drugi tydzień zróbmy sobie, że jak się pojawia taki gong, albo pojawia się w ogóle to przypomnienie, 5 razy dziennie powiedzmy, zadaję sobie pytanie, gdzie jest moja uważność? Czyli innymi słowy, co miałem teraz robić? Godzina? Co miałem zaplanowane teraz? Wstawić pranie. A co robię? A rozmawiam przez telefon, bo zadzwonił ktoś. Już od pół godziny rozmawiam przez telefon. A siedzę na Facebooku. A oglądam jakiś kawałek serialu, co nawet nie wiem, jak się zaczął i jak się skończy. I tak dalej, i tak dalej. A uchwyciłem się jakiejś myśli i ją teraz rozkminiam i kontempluję. Czyli moja uważność została przechwycona niezgodnie z moją intencją. Czyli ja kieruję teraz moją energię gdzieś na boki. Czyli zobaczcie, jest sobie taki przypominacz, i gdzie jest moja uważność? A gdzie powinna być? Gdzie miała być? I teraz jest, jak mówiła pani Zyta, klasyk jest wróć i robię to, co miałem robić. Bardzo fajna rzecz. Pomaga zachować uważność, a jednocześnie w konsekwencji pomaga skierować energię tam, gdzie ona być powinna. I znowu, wszystko mam zrobione, energii nie trwonię, wszystko jest ok. I mam, i osiągam pomniejsze cele, no i zmierzam do celu, który jest najważniejszy. Jest jeszcze taka technika, nazywa się 2 ekrany, ja już wspominałem o tym, że w momencie, kiedy jest taki gong, dzyn, gdzie jest moja uważność, i jeszcze fajniej można zejść sobie ze sceny zdarzeń, usiąść i oglądać sobie, co się tutaj dzieje, co ja tutaj robię i jaki jest mój stosunek do tego. Mam 2 ekrany. Świat zewnętrzny, bodźce i świat wewnętrzny, mój stosunek do tego wszystkiego. Czy to sprawia mi radość, co ja czuję? Można, widzicie, połączyć, co czuję i gdzie jest moja uważność. 2 ekrany, 2 monitory, czyli schodzę ze sceny i gdzie jest moja uważność i jak się w związku z tym czuję. Czy czuję komfort związany z tym, co teraz robię, czy nie? I bardzo proste, mam to zrobić albo nie. Wyjątkiem jest tutaj kwestia muszę, czyli na przykład muszę iść do pracy, muszę siedzieć w pracy, jeżeli jej nie lubię, więc wtedy oddaję się w najem. To jest takie zjawisko, o którym jeszcze być może powiem któregoś razu, a jednocześnie slajduję sobie fajną pracę. I to jest kwestia uważności. Już nie skupiam się na tym, gdzie jest moja energia, tylko na tym, gdzie jest moja uważność, a w konsekwencji moja energia. Czyli znowu idę sobie krok do przodu.
wyprzedzam wahadła. Zanim wahadło mnie zaczepi, to ja już wiem, że ono się zbliża i jestem w stanie się uchylić.